Michał Syrowatka z nami na 24 godziny przed walką z El Motrają. Opowiedz nam o przygotowaniach do tej walki. Cały czas byłeś w Białymstoku? Tak, cały czas teraz w trakcie tych przygotowań byliśmy w Białymstoku. No ale do przygotowania mi się wydaje, że bardzo dobre pracowaliśmy i nad siłą, nad techniką, nad wytrzymałością, także taki pełny okres przygotowawczy przyszliśmy. Trochę się pozmieniało przez... W zasadzie nie było tak, że miałeś długą przerwę, ale wydaje się, że trochę się pozmieniało, bo boksujesz po raz pierwszy na tej gali Babylon i Sphere Knockout Promotions. No i w swoim narożniku też chyba już tak na stałe zaszły zmiany. No na stałe, no trener Gmitruk tak zrezygnował z promowania mnie, z trenowania tak samo. Powodem były problemy zdrowotne podobno. Także co, no ja życzę mu oczywiście powrotu do zdrowia, jak najszybszego, no i wszystkiego dobrego. No dobra, jak te zmiany wpłynęły na te twoje przygotowania, generalnie na ciebie jako pięściarza? Nie no, te zmiany nie miały na mnie za bardzo wpływu. No ja z trenerem Liczykiem trenowałem już wcześniej, się dobrze dogadujemy. Wiadomo, że chcielibyśmy też nawiązać współpracę z jeszcze jakimiś trenerami, żeby jednak stale się rozwijać, bo na tym nam zależy. A sama rezygnacja trenera Gmitruka, no co, no zdrowie jest najważniejsze. Trzeba na to mieć jakieś tam uwagę, tak? Okej. Przemek Runowski po walce z El Motrają mówił, że on bardzo mocno bije. Wierzysz w to, że Filipińczyk faktycznie jest taki mocny fizycznie? Tak, o tym może też świadczyć jego rekord, tak? Na 11 wygranych walk, 8 chyba przed czasem. Także bije na pewno bardzo mocno. Od początku trzeba być bardzo skupionym, nie dać się trafić jakiegoś tam niepotrzebnego ciosu, boksować swoje i wygrać. Bardziej właśnie będziesz starał się punktować, czy jednak trzymać środek ringu? Środek ringu na pewno będę starał się utrzymywać, wiadomo, ale nie będę chciał się wdawać w niepotrzebne wymiany, żeby właśnie gdzieś przypadkowego ciosu nie dostać, wiadomo, gdzie drwa rąbią, tam wiry lecą, tak? Gdzieś zawsze ten przypadkowy cios może się przydarzyć, a tego właśnie bardzo byśmy nie chcieli. Okej, nie ma szans, żeby cię podkusiło coś, żeby jednak pójść z nim na wojnę? Nie, no ja myślę osobiście, że no taki mam dość wybuchowy czasami charakter i będę walczył z tym, żeby jednak tą zimną głowę zachować. Zobaczymy, no wszystko ring pokaże. Sobie myślę, z twojej perspektywy chyba przyjemnie będzie po walce ze Staliarczukiem i z tym rywalem Złomianek, czy nie pamiętam jego nazwiska, wyjść do ringu z kimś, kto stanowi realne zagrożenie. Na pewno Filipińczyk stanowi bardzo realne zagrożenie, jest bardzo mocnym, młodym, ambitnym zawodnikiem, także no ja osobiście uważam, że muszę stać naprawdę na wyżyny swoich umiejętności, żeby wygrać tę walkę, tak? Okay. Zobaczymy knockout? Zobaczymy. Okaże się. Dobrze, to jeszcze walka wieczoru. Widzisz, co się dzieje, widzisz, jak Mike Molo jest naładowany emocjami. Sądzisz, że jest on w stanie, nie wiem, trochę wpłynąć na psychikę Zimnocha, na tą jego strefę mentalną, bo jednak znacie się trochę z czasów amatorskich, Białegostoku. Czy Krzysiek jest zawodnikiem, na którym takie zachowanie, czy gdzieś taka atmosfera walki może zrobić wrażenie? Wydaje mi się, że nie. No, Molo na pewno takie zagrywki stosuje. Widać, jest dobrze przygotowany, duży, także na pewno jest się czego obawiać, ale no ja liczę, że Krzysiek wyciągnął wnioski z poprzedniej walki, że tą walkę rozwiąże troszkę inaczej, mądrzej. No ale mówię, nie ja jestem tutaj od ustalenia taktyki, mam tego swojego trenera, swoją własną głowę. Życzę mu oczywiście jak najlepszej walki, powodzenia, wygranej. No to jeszcze zapytam cię o jedną rzecz, bo tak wszyscy mówią, że Krzysiek musi przetrwać te pierwsze rundy. A czy to oznacza, że jeśli Mike Molo się nie zmęczy, to Zimnoch nie ma szans? Co? Nie no, ma, tylko po prostu może jak przetrwa te pierwsze rundy, będzie potrafił sobie, nawet jeżeli Mike Molo się nie zmęczy, będzie potrafił go sobie ułożyć pod siebie, pod swój boks, po prostu dostosować się, tak? Ostatnio nie boksowali długo, także tak naprawdę ta walka zaczyna się całkowicie od nowa. Nikt nie wie nic o drugim przeciwniku. Trzeba mówię, spokojnie ułożyć tą walkę, zobaczyć czego można się spodziewać, oprócz tego, że ma pięcie z prawej ręki, ale czego się spodziewać i podłożyć swój boks pod jego styl. Dzięki. Dziękuję.